Dwa lata temu ustanowiono w Lublinie elektroniczny sąd, który miał odciążyć wszystkie sądy w Polsce od drobnych, prostych spraw, a przez to przyspieszyć ich postępowanie. Okazało się jednak, że młyny sprawiedliwości, które mielą tak szybko, gruchoczą kości także ludziom zupełnie niewinnym. Właśnie publikujemy historię kobiety, która zgubiła dowód osobisty i po 18 latach do jej drzwi zapukał komornik, próbując egzekwować dług, którego fikcyjny dług, którego nie miała i który był zresztą przedawniony. Ta historia przywodzi myśl, że coś z tym trzeba zrobić, że procedura została zbytnio uproszczona i zarówno Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i prawnicy mówią, że trzeba będzie przepisy jednak trochę zmienić, tak aby nie dotykało to ludzi zupełnie niewinnych w sposób zupełnie niespodziewany.